Wiadomość z ostatniej chwili, szczegóły w odcinku. Zapraszam. Właśnie przed chwilą odebrałem ze skrzynki zwykłym listem wysłany list takiej treści, jak widzicie. Szanowni Państwo, dzięki rozwiązaniom rządowej tarczy antyinflacyjnej, mają Państwo gwarancję urzędowej ceny gazu. Przepisy, które zapewniają Państwu taką ochronę, obowiązują do końca 2027 roku. Zostały wprowadzone jako reakcja na sytuację międzynarodową i rosnące ceny paliwa gazowego oraz by uchronić Państwa przed nadmiernym wzrostem cen gazu. I teraz uwaga, urzędowa cena gazu. Dotyczy odbiorców wskazanych w ustawie, w tym również państwa. Oznacza to, że sprzedawca gazu musi zapewnić państwu ofertę taryfową z cenami zatwierdzanymi przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, tym samym są państwo objęci mechanizmem urzędowej kontroli ceny gazu. Zapewniona państwu ochrona prawna cen gazu pozwoliła nam na bezpieczne dla państwa wycofanie przez nas oferty sprzedaży paliwa gazowego. Nasza decyzja spowodowana jest niestabilną sytuacją na międzynarodowym rynku gazu. Podjęliśmy ją właśnie teraz, bo mamy pewność, że są Państwo chronieni poprzez mechanizmy urzędowej kontroli ceny gazu. I teraz uwaga wypowiedzenie umowy. W związku z powyższym wypowiadamy Państwu tym pismem umowę kompleksową dostarczenia paliwa gazowego umowa na gaz, którą Państwo z nami zawarli. Obowiązuje do 30 listopada 2022. Do tego czasu będziemy Państwu dostarczać gaz na dotychczasowych zasadach. Co powinni państwo zrobić? Powinni państwo zawrzeć umowę z nowym sprzedawcą gazu. Zmiana sprzedawcy gazu jest prosta. Prawie wszystkie formalności załatwia za państwa nowy sprzedawca gazu. Zmiana sprzedawcy odbywa się bez przerw w dostawie paliwa gazowego. I tu jest dwójeczka i ta dwójeczka jest opisana na drugiej stronie prawo energetyczne, dziennik ustaw i tak dalej. Słuchajcie. Więc co będzie, jeżeli nie podpiszą Państwo umowy znowu dostawcą? Gaz będzie nadal dostarczany. Za dostarczenie gazu będzie sprzedawca wyznaczony zgodnie z przepisami prawa energetycznego. Ten sprzedawca będzie Państwu też wystawiał rachunki za gaz na podstawie cen niewyższych niż taryfa zatwierdzona przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. No, słuchajcie. To jest prawdopodobnie masówka będzie wypowiadanie umów i teraz pytanie kto będzie chciał dostarczać paliwo gazowe po zaniżonej cenie czyli bez chociażby najmniejszego zysku. No ja akurat tutaj należy do PGNiG jeżeli chodzi o operatora sieci dystrybucyjnej. I znowu zobaczcie czyli jeżeli coś nie zostało uwolnione jeżeli by można było kłaść swoje rury gazowe i by była konkurencja w tym temacie to zobaczcie by takich jaj nie było. A znowu rząd nas wpierdziela na minę. Wypowiadają dostawcy, sprzedawcy gazu, umowy, i ja się nie dziwię, bo nikt do interesu nie będzie dokładał, więc w ogóle to jest jedna wielka farsa. Naprawdę ten rząd powinien sam zrezygnować, po prostu, ale oni nie, oni będą się trzymać stołu, żeby wygrać jeszcze jedne wybory. Po prostu czeka nas katastrofa finansowa państwa. Nikt nie będzie w stanie udźwignąć tych wszystkich manipulacji, które robi rząd. Udostępniajcie ten film, niech się niesie, bo to, co się dzieje, jest po prostu przegięciem.